Zobaczmy. Tak, to był gol naszego zawodnika. Zdecydowanie myślałem, że się piłka odbiła od obrońców, ale zobaczmy, jest już 2-3. Przed chwilą było 0-3 i zobaczmy, teraz będzie groźna okazja. Teraz będzie dobry moment na odrobienie tych strat. Tak, 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 moi drodzy, tak. Tylko żeby nam nie strzelili czwartej bramki, będziemy może mieli okazję bardzo dobrą do zdobycia kolejnych bramek. Przepraszam, podnieciłem się. Ależ teraz zjebaliśmy. Dobra, ale nie poddajmy się. Teraz optymizm nam wszedł do ust i być może zdobędziemy trzecią bramkę, potem czwartą, będzie remis i po prostu będzie zajebisty mecz, ale niestety to musimy jeszcze bardzo dużo pracy włożyć w to spotkanie, żeby tak się stało. Fabio, teraz zagranie właśnie do parka, leci park, ładne zagranie teraz, ale niestety nasz zawodnik do tej piłki nie doszedł, nie dobiegł, nie dotarł, miał za krótkie nogi, ucięła mu piła mechaniczna teksańska, ale no niestety, teraz Diego Milito, teraz zagranie już tutaj, będzie piąta bramka, jest gol, jest piąta bramka, João Moutinho i jest po meczu. Znowu ten nasz nieszczęsny i który psuje wszystko nam, Gerard Piqué, Mesuta, mojego Suta Ezila. No bywa. Znowu ten song głupi. Wow! No Boże, Czech, kurwa! Jak ciota broni. Przecież te strzały to nie są w ogóle strzały. Jezu. O, ale... Wybicie, dobra. O, jaki jebany! Kurwa. O nie. Nie! Paris Saint-Germain. No ale, aha, gramy państwami, tak? Cicho tam. Ribery jest szybkim psem. Wiedziałem. Przeczułem. Ej, kurwa, nie, tak nie będzie! Brawo, Ribery! No nie! No proszę cię! Napięta sytuacja! Nie strzelisz. Niemożliwe, ej. No co niemożliwe? Przez 5 meczów nie strzeliłeś mi ani razu z wolnego, nagle kurwa strzeliłeś? Bo tu ludzie patrzyli. Tutaj by się... Ej, to też masz wrzucić. To jak chcesz, to wrzucasz to. Ej, słuchaj mnie teraz. Słuchaj, ja chciałem powiedzieć na swoje nazwisko, bo... Dobra, to może ja powiem. Subskrybujcie, komentujcie i też lajkujcie. Aż ten człowiek się nie uspokoi, nie będzie materiału. Ej, sika! Słuchaj mnie, aha, słuchajcie. Kucim teraz sika, więc nie przeszkadzajmy. My się z wami żegnamy. Miło było dla was nagrać ten materiał.